Cześć, witajcie moi kochani, więc bardzo, ale to bardzo serdecznie w grze Spelunki. Jest to pierwszy odcinek wersji z gry, wersji HD, zwykłej nie nagrywałem nigdy, więc to będzie dobra akcja, żeby wam pokazać, jak to wszystko działa. Gra polega na tym, że wcielamy się w takiego małego Indiana Jones, tylko słodziaszka, który ma na celu zdobycie jakiegoś pradawnego skarbu. A bazuje to wszystko na kilku biomach, które co kilka leveli się zmieniają. Jest to teraz pierwszy biom, który ja znam najlepiej, bo w sumie najczęściej tu jestem. Zaczyna się zawsze od tego samego. Jest słodka, zbiera się pieniądze. Są te ściany, i to jest najważne. To coś, co jest obok mnie po lewej stronie, jest to... Czekajcie, może bym przyspieszył, jest podgłośnił, może bym... Co wy na to, co? Byście to lepiej słyszeli. Kontrolcy, settings, tak. Dobra. Tego jeszcze music przy okazji bym sobie powiększył. Dobra. No i tak. Będę powoli wam wyjaśniał. Jest taka przeszkoda z boku, która polega na tym, że po prostu... kiedy coś się zbliży na jakąś odległość, przetnie jego, jakby tak powiedzmy, pseudo-laser naprzeciwko, to po prostu wystrzeliwuje na strzałę. Może mogłem to być ja i dostaję wtedy ogromne obrażenia, czyli tam z dwa życia stracę, o ile oczywiście nie umrę całkowicie, także że bardzo często się umiera. Albo możemy rzucić coś tam, złapać i po prostu aktywować to. Oczywiście przeciwnicy też mogą to aktywować. Ale co najważniejsze? Najważniejsze jest to, że polega to... O, Jezu, ale dostał tam po mordzie. Najważniejsze jest to, że w tej grze naprawdę ciężko jest przeżyć. Tak, nie dostał od tego. Mógłbym powiedzieć, że jestem specjalistą, ale to byłoby kłamstwo, bo specjalistą nie jestem. I prawdopodobieństwo, że kiedykolwiek będę, jest tak nikła, że nawet nie próbuję próbować. No ale co najważniejsze, najważniejsze jest to, że gra się bardzo miodnie. Codziennie spędzam trochę czasu grając tą gierkę, chociaż często się poddaję dosyć szybko, ze względu na to, że ta gra potrafi być naprawdę upierdliwa i bardzo trudna. Więc czasami się poddaję, jeżeli chodzi o moją walkę. Ale na razie mi dobrze idzie. Czekajcie, jakby ich tutaj... Macie. Rzuciłem bombą jak coś. Bombę rzuca się przyciskiem... Jaki to jest przycisk? AS. S, to jest S. Okej, tutaj widzę, że do gości dostali coś tam. Tam było wyjście, bo najważniejsze, co nie powiedziałem najważniejszego w sumie. Naszym celem jest dojście do tej bramy takiej, co widzicie po prawej stronie. Ale ja nie pójdę tam jeszcze do końca, bo chcę zabrać więcej pieniędzy. Dobra. Już mogę powoli wracać. Słyszeliście? Był jakiś taki dźwięk. Jakby krzyk. Żeby tu była kobietka? To ten jest dźwięk. No słyszę ten dźwięk jakiejś kobiety. Która woła help chyba, bodajże. Ale nie, jednak nie idziemy tego zrobić, bo jak się czas kończy, to przychodzi taki duszek, który nas zabija, więc zostawiamy to w spokoju. No dobra, no i przechodzimy do drugiego poziomu. O Jezu, no i musiał być ten głupi poziom, ja pierniczę. Tu jest ciemno. To nie byłby żaden problem, gdyby to, że jest ciemno i to jest praktycznie... To potrafi być śmierć na miejscu, po prostu. Aha, to nie aktywowało. Aktywowało strzałę, dobra. A, zabiłem kogoś tam. A nie, to nie ja, to zabił ten... To coś wystrzeliło, dobra, to mamy to z głowy już. A tam w dół jest jakieś przejście, zostawię sobie to. Kiedy klika się strzałkę w dół i bombę, to ta bomba nie jest rzucana, tylko jest taka podłożona, bardziej podłożona. Rzuciłem to oczywiście w takim celu, żeby w razie jakiejś, tak jakby tam były jakieś bomby, żeby coś aktywowało się same. To są kolce, które przy spadnięciu w dół na nie, nawet z jednego klocka, po prostu zabijają. Tu jest sklep, wolałbym nie ruszać tego. Bo sklepikarze mają to do siebie, że lubią sobie, no... Mogę tutaj wejść teraz? Da się tu przepchnąć? Chyba nie. To muszę jednak bombę rzucić. Od
odpalił się, czy się nie odpalił? Dobra, nie odpalił się, okej, okay, spoko. Witam. O, można kupić shotgun. Na 15 tysięcy. Fajnie. Mam 15 tysięcy? Mam. Dobra. To sobie rzucę. Wezmę sobie tą kobietkę. Jak tą kobietkę sobie wezmę, to dostaję życie dodatkowe na następną rundę. Dobra, i teraz kupiłbym sobie to. Dziękuję bardzo. Do widzenia. No, i teraz kilka spacji, to przechodzę do kolejnego poziomu z tym właśnie shotgunem. Piękna sprawa. No i buziaczek, no i dodatkowe życie. Drugi sklepikarz, ale ten sklepikarz nas nie interesuje za bardzo. Tu bym sobie wszedł, ale mam tylko jedną linę, więc stawiam sobie na później. Okej, okay, to mamy z głowy, to mamy z głowy. Widzę, że to jest jakiś ten plujący stwór. Nie lubię go, szczerze mówiąc. W sumie nie lubię żadnych stworów w tej grze. Oj. O, ale dostał. I to rozumiem. Takie granie to jest granie, a nie. Ej, szczerze mówiąc, to zostawię sobie tak, jak tu jest. Nie będę już tak ryzykował swojego życia, pójdę dalej po prostu. Może się okaże, że coś nawet osiągnę w tym odcinku. Ja pierdzielę, to będą jaja. No to szczerze mówiąc, to będzie pierwszy raz, kiedy coś osiągnąłem w tej grze. Okej. Okay. Uff, już się bałem, że spieprzę to. O, ktoś tam był w ogóle. Aha, dobra. Muszę użyć liny, więc użyję liny. A i dzięki temu przeżyję. To jest klucz. Klucz walić w sumie. Ale życie to bym wziął. A tu jest ofiara. Tu można położyć tą babkę, jakieś tam stwory, które przeżywają. W innym biomie będą takie jakby, nie wiem, jakby stare chłopy, takie, myślę, że jaskiniowce, właśnie jaskiniowce, który będzie może tutaj ofiarować, coś możemy za to dostać. Oczywiście nie mam pojęcia co, no bo... O, właśnie, ty widzisz, to widzisz, o Jezu, zrzucili ją na kolce, fuck. Okej. Okay. Jep, wyrzuci. Ajajaj, nie wysadziło. No ale żyjemy, mamy się dobrze, więc w sumie o to w tym chodzi. Jezusie, myślałem, że zrobię taki najgłupszy błąd w moim życiu po prostu. Mogę zejść na dół jakoś w ogóle tutaj? Nie! Miałem laga. Nie no, nie miałem laga, ale chciałbym mieć laga w tej sytuacji. To było takie żałosne. O, takie żałosne, ja pierdolę. Co ja odjebałem. No miałem taką... Rozumiecie, miałem jedną z najlepszych sytuacji, jaką miałem kiedykolwiek, żeby wygrać tą grę i wjebałem się na kolce. Tak, to jest właśnie, to jest ta gra. To jest to, co w tej grze jest najpiękniejsze. Ale spokojnie. Teraz mi nawet dobrze idzie, ale to dlatego, że jestem zrelaksowany. Kiedy się zdenerwuję, będzie mi szło gorzej. Więc spokojnie poczekajcie, będziecie mi jeszcze trzeba się śmiać. Gra w ogóle nie nagradza prędkości, chociaż wymaga jej. Gra kara za bycie szybkim, nieostrożnym. Okej, żeby nie umrzeć, tylko żeby nie umrzeć. No dobra, jesteśmy w kolejnym poziomie. Pamiętam to od początku, jakbyście tego nie zauważyli w sumie. Dobra, teraz mamy czaszkę, tą... Rozumiecie, chciałem tą czaszkę podnieść, nie? A podskoczyłem. Ta gra jest taka denerwująca. Patologiczna po prostu, wybudza w człowieku po prostu takie nerwy.
Nie wiem, czy się zabić już, czy coś. Praktycznie teraz już zjebałem totalnie, no ale... No ale okej. Kupimy wszystko, bo w sumie dlaczego nie? Stąd pieniążki jakieś, dobra, no dobra, nice, no idziemy dalej. No spróbujemy, ale wątpię w sumie, przy takim, przy takiej ilości hapeków to jest, no, tragizm. Jak to powiedziała, no, młodzież, masakracja. Jak to mówią młodzi ludzie chyba to było, tak? Nie pamiętam już. To było żałosne. Okej, czyli to mamy z głowy. Te pierwsze fejle, żebyście wiedzieli, że fejlowanie w tej grze jest proste. I teraz warto by zrobić coś tylko fajniejszego, na przykład wygrać tą grę czy coś. Żeby wygrać tą grę, trzeba przejść wszystkie kolejne biomy i na końcu pokonać bossa, który jest upierdliwy jak ja pierdzielę. No trudno mi go wyjaśnić w sumie, jest takim, to jest bóg po prostu jakiś. Naprawdę trudno mi to powiedzieć, trudno mi to określić, jak go nazwać. Nie pamiętam szczerze mówiąc, kiedyś tam byłem, kiedyś widziałem, ale to nie jest tak, że jestem specjalistą. Tak, właśnie uderzyła mnie czaszka jakiegoś stwora, znaczy w sumie tego szkieleta całego i straciłem jedno życie. Tak, to jest właśnie. I tu będą jeszcze kolce. O Jezu, dobrze nie było. Ona umarła. Tak, umarła. No to ona już mi nie da życia, no bo nie żyje. Martwe kobiety wbrew pozorom nie dają całusów. Może was to zdziwi, ale tak jest, nie? Ogólnie martwe kobiety nie całują. Mogę się mylić. On słyszy... Webgun. Bumerang czy webgun? Webgun weźmiemy i bomby. Ta broń nie jest zbyt taka useful, ale przyda nam się. Mam nadzieję przynajmniej. Tu zeskoczyła. Te stara. Co ty robisz tutaj? Serio? Uderzyło mnie to gunwo? Czy sobie jaja ze mnie robicie? Chyba. Okej. Tak, mamy tu laskę na starcie. Okej, niech sobie tam siedzą. Zostawmy ich, zostawmy tu bombę też. To nie było takie dobre, jak ja myślałem. Aha, postawiłem dwie w tym samym miejscu. Plan. Nie, jak skaczecie, jak spadacie i rzucicie i strzelicie, to nie zadziała jak coś. Aby kogoś to interesowało. Niestety nie. Wybaczcie za Facebooka. Okej, to mamy z głowy tutaj, ale
No, a to będą dwa podwójne karabinki. Fuck! Jeszcze podszedłem pod to! Jestem kurwa głupi! Ja jebie! To było takie zajebiste prediction. Ja jebie. Ale spokojnie. Wszystko jest okej. Okay. Mam to pod kontrolą. Ta gra nie jest zdenerwująca. Ja tylko udaję, wiecie, to jest aktorstwo. To jest oazą spokoju. Naprawdę nie irytuję się tym, że ta gra mnie rucha w dupsko. No dzień jak co dzień. No i tak nie było takie word, żeby to zużywać, ale okej. Dobra, no i spadaj. Teraz tu zrzucimy to. Dokładnie. A, żyjemy nawet. Nie spodziewałem się tego w sumie po sobie. Dobra, tu bombę postawimy. Więcej złota jakiegoś tutaj lokalnego. O, jest i babka. No, to tego potrzebowaliśmy. Bierzemy cię. O kurwa. Bombę użyłem przypadkiem. I to się mówi, no misklik, nie? No, zdarza się. Startujemy dalej, startujemy. Zastanawiam się teraz, jak to sobie tu zrobić. Aha, dobra, tu będzie... A, nie ma kolców, to jest zaskakujące. Siup. Duszki. Oho, przeżyłem. Rzadko się to zdarza, żebym przeżył od czegoś takiego. Dobra. Na razie poczekamy z tamtą przejście, żeby się nie wrąbać przypadkiem. Widzimy, że to jest skrzynia. Są dwa rodzaje skrzyni, takie, które się otwiera normalnym uderzeniem i są też drugie, które są złote i potrzebują po prostu klucza. O, laseczka jest. Bierzemy ją sobie spokojnie, wychodzimy stąd już. Mamy dużo kasy w miarę, więc spoko. Mamy 4 życia z powrotem, więc też w sumie dobrze. Dobra, to niszczymy. Tego też zabijamy. Stąd wychodzimy chyba, ale... Czy on zeskakuje? On zazwyczaj zeskakuje, nie? No właśnie. Czachę też wypadałoby zniszczyć, bo to jest zawsze takie... problematyczne, że oni chyba wstają. Nigdy nie sprawdziłem tego w sumie, ale chyba wstają. Fuck! Kurde no! Ty sukin kocie, ty. O, dobra, on pluje. Blisko było. Dobra, tak. Teraz gdzie muszę iść? Nie wiem. O, tam jest losowanie. Poszedłbym tam, ale mam tylko jedną bombę. Co się dzieje? Ale timing. Nie wiem, powiedzmy, że wyszło. Nie wiem, jakoś żyje, nie? Trochę nie było opłacalnie, ale spoko, w sumie przeżyłem. To chyba najważniejsze. To było losowanie, które pozwalało mi coś wygrać, ale mogłem też umrzeć całkowicie. Z tego co rozumiem, nigdy nie biorę w tym udziału, bo ja się na hazard nie łapię. Nie, że żartuję, zawsze biorę w tym udział, ale nigdy nie umarłem. Nice. Tutaj coś jest. No coś jest, ale czy opłacalne, no nie wiem. Fuck. Odskoczyłem jak burak. Jak cebula kupio. Ale to było słabe. No cóż. Tak, no to będzie wszystko w tym odcinku.
To jest pierwszy odcinek z Pelunki. Możecie myśleć jak chcecie, ale ja z tej gry na pewno będę nagrywał więcej. Ta gra jest po prostu wyśmienita. Ona jest tak wkurzająca. Jest taka piękna. Super jest. Uwielbiam tą grę, naprawdę uwielbiam tą grę. Mimo, że się wkurzam na nią zawsze. Zawsze się wkurzam na nią, serio. Jestem tak totalnie wkurzony przez to, że ona jest taka irytująca, tak łatwo umrzeć, sfejlować. Ale uwielbiam. Uwielbiam w to grać. Więc jeżeli jesteście zainteresowani kolejnymi odcinkami, to zostawcie kciuka w górę. Pamiętajcie, że zostawić komentarz, czy jakieś rady, informacje, wasze wrażenia. Piszcie śmiało. No i do słyszenia już niedługo. Cześć!